Siema moi kochani, z tej strony Farel i witam was w kolejnym odcinku z gry Squad Busters. Jak widzicie, do gry została dodana nowa aktualizacja Transformersów. Do gry zostały dodane dwie nowe postacie, Optimus Prime oraz Elita 1. Elita 1 to liderka żeńskich autobotów i partnerka Optimusa Prime'a, walcząca z Decepticonami. Posiada wyjątkowe moce, na przykład manipulacja czasem. Odgrywa kluczową rolę w bitwie o Cybertron. Do gry zostało dodane też nowe wydarzenie specjalne Transformersów, gdzie musimy zbierać Energon, który respi się na mapach podczas rozgrywania meczu. Później możemy za niego otwierać sobie skrzynkę, aby odblokować nowe postacie, na przykład Optimusa Prime'a albo Elite. Na początku wejdźmy do sklepu i uwaga, odbieramy 13 Energonu za darmo. I uwaga, wchodzimy teraz odebrać pierwszą nagrodę. Wy też to zróbcie, wbijajcie do gry i odblokujcie nowe postacie, bo to naprawdę kozacki event. Otwieramy pierwszą skrzynkę, epicka, i uwaga, postać, postać, let's go! Mamy to! Nowa postać odblokowana! Obrońca wielki jak fuzja! Optimus Prime! Kozacko! No i tutaj oczywiście później możemy jeszcze podblokowywać kolejne skrzynki, emotki i tak dalej. Odbierzmy sobie wszystkie punkty, bo nazbierałem troszeczkę ich, grając w gierki. Wow, 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 wow! Trochę tego wpada! Co jest, kozak? Cała aleja! No dobra, i teraz bitewne tryby. Pyk, 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 pyk. Kozak, zaklęcia. Dobra, ale punktów wpadło. Bileciki, młoteczki, epicka skrzynia, szybciutki opening. Dr. T może być. Teraz, moi kochani, przyszedł czas na gigantyczny opening. Największy opening gwiezdnych skrzyń na polskim YouTubie. Zbieraj gwiezdne żetony, aby odblokować gwiezdne skrzynie. Tak mniej więcej to wygląda. Moi kochani, kiedy otworzymy 10 gwiezdnych skrzyń, to następna skrzynia będzie miała gwarantowaną nagrodę jakości ultra lub lepszą. Więc sprawdźmy, co z tych skrzynek wypada, a wy zostawcie łapeczkę w górę. Lecimy. Pierwsza skrzynka, jakaś fajna animacja klucza. On ewoluował i uwaga, trzy gwiazdki i mamy rozwinięcie goblina na 3. Kozak, lecimy dalej. Let's go! I puu! Mavis, okej. Okay. Kolejny opening. Proszę bardzo. O, archerka, ale kozak. Czyli rozumiem, że od razu rozwinięcie postaci na trzeci poziom wypada z tej skrzyni. Moi drodzy, warto grać. Warto grać, bo można tutaj szybciutko konto wymaksować. Wieprzowy jeździec, kozak. Zostało nam 6 skrzynek do otwarcia. Otworzymy ich, myślę, z 20. Zobaczymy, jakie dwa razy nagrody spadną, kozackie. Okej, okay, epic wypadł i jest to Mortis. W ogóle generalnie mega kozacka animacja. Fajna skrzynia gwiezdna. A tam w tle w ogóle stoją kurczaki, które trzymają ogień. Spójrzcie, nawet nie zwróciłem na to uwagi, że w tej komnacie kurczaki trzymają taki fioletowy ogień. No to lecimy dalej. 4 skrzynie do końca. Jazda. Otwieramy. A z tej skrzynki? Okej, okay, szelka. Kolejny opening. I mamy... Okej, okay, Hoga. Jeszcze dwie skrzyneczki. I BUM! Okej, okay, Royal King, spoko. No to teraz, moi kochani, następna skrzynia zagwarantuje nagrodę jakości ultra lub lepszą. Ultra to jest najwyższa ranga zadymiarzy. Co jest nagrodą lepszą? Co może być lepsze od ultra? Sprawdźmy, czy się uda trafić. Ostatnia skrzynia, kręcimy kluczem i uwaga, i jazda. 4 gwiazdki i co mamy? Ultra! B na poziomie ultra! Okej, okay. A co może być lepsze od B na poziomie ultra? To jest ciekawe. Odpalamy dalej skrzynkę. Kolejnych 10 skrzyni otwieramy. Zobaczymy, czy wypadnie nam nagroda lepsza od ultra. Kolcik na trójce, kozak. Opening. Tank? A nie, heavy, heavy, przepraszam, heavy na trójeczce. I teraz... Miner! A, barbarzyńca, okej. Okay. Dobra, sprawdźmy sobie, ile razy musimy kliknąć, ile razy musi się klucz obrócić, żeby otworzyć skrzynkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej, okay, czyli do 10. 10 kliknięć. Bo tak klikałem, klikałem i tego nie liczyłem. Okej, okay, znowu heavy.
Super. 6 skrzynek. Chyba za każdym razem trzeba 10 razy kliknąć, tak mi się wydaje. I legenda. Nie no, Hograjder. A czy może Leona byście dali? Co na trójce? Bym się nie obraził. I... O, królowa łuczniczek, okej. No i dawaj, teraz. Nie, rzadki. Trader, okej, może być. Proszę bardzo, teraz będzie Leon. Dawaj Leona, legendę dajcie jakąś. Jest coś! A nie, czarodziej. Przedostatnia skrzynia w openingu. I uwaga! Szelka. Okej, no i mamy. Skrzynia za 4 gwiazdki. Odpalamy! Też 10 razy trzeba kliknąć? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O kurcze! O kurcze! Lepsza niż Ultra! Ultra Jessie. Tak wygląda postać. Mocne! Ale dalej nie mamy postaci lepszej. Może po prostu oni tylko tak się zabezpieczyli to pisząc? Napiszcie w komentarzu, jaka postać jest lepsza od Ultra. Czyli jakie rozwinięcie jest lepsze od Ultra, bo ja chyba nie wiem. To co, została nam ostatnia próba, nie? Teraz speedrunujemy. Najszybszy opening. O. Greg. Wow, 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 wow. Ten klucz jakoś... Więcej 4 razy! Czwórka wypadła, widzieliście to? Wypadło ultra! Dobra widzowie, jeżeli klikniecie więcej niż 10 razy, to wypada wam ultra, więc wtedy możecie już zacząć się łapać za głowę i krzyczeć na cały dom. Czyli da się to zrobić! Da się trafić ultra przed wykorzystaniem wszystkich skrzyni. Ale czad. Dobra. Trójeczka teraz, okej? Bo... Tego się nie spodziewałem. Dobra, tutaj też trójeczka, bo mało razy się kliknęło. I uwaga! Uwaga, uwaga, uwaga! Nie, jednak trójka, ale tak myślałem, że jeszcze będzie jedno kliknięcie dodatkowe i będzie ultra. Czyli taki dodatkowy drop w postaci ultra to tak myślę raz na 25 skrzyń. O, 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 tutaj też fajnie ten kluczyk zagrał, jednak 3. Teraz będzie ultra jeszcze. Nie, jednak zwykła. I... Barbarian, 3 skrzynie do końca. No to let's go! Doktor T. Na trójeczce. Ach, myślałem, że będą 2 razy ultra pod rząd. Dobra. No i dobra, moi drodzy, wypadł po raz trzeci raz chyba już tank, znaczy heavy. No i otwieramy. Uwaga. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? Miał być 5 gwiazdek, uwaga. Rozwinięcie niezwykłe. Okej, okay, czyli jest nowa ranga. Ranga pięciogwiazdkowa powyżej ultra jest ranga niezwykła. I trafiamy wiedźmę na poziomie niezwykłym. Buu! W grze mamy też dostępne nowe skiny Transformersów, ale ja specjalnie dla was nagram specjalny odcineczek dedykowany tylko poświęcony skinom i stworzymy jedną wielką armię ze skinami z gry Transformersów, więc jeżeli nie możecie się doczekać, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i pamiętajcie, żeby mieć aktywny kod FAREL w sklepie, jeżeli robicie jakieś zakupy w grze Squadbusters. Was to nic nie kosztuje, mi sporo pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, pa, pa!